Witaj na kolejnej lekcji. Na dzisiejszej lekcji dowiesz się, jak orientować się w terenie. Co to właściwie znaczy zorientować się w terenie, zorientować mapę? Orientowanie planu lub mapy polega na ułożeniu ich w taki sposób, aby kierunek północny na planie lub mapie zgadzał się z kierunkiem północnym na widnokręgu. W tym celu najlepiej użyć kompasu. Mapę możemy również zorientować za pomocą obiektów znajdujących się w okolicy. No dobrze, ale biorąc do ręki mapę, najpierw musimy sprawdzić, gdzie na tej mapie znajduje się północ. Bardzo często na mapach góra mapy odpowiada za stronę północną, ale musimy się upewnić, czy na pewno tak jest. Czasami północ na mapie może być z innej strony. Patrząc na plan Starego Miasta w Zamościu, w lewym dolnym rogu możemy zobaczyć ruszę wiatrów, która wskazuje nam północ. Północ w tym wypadku jest u góry planu. Teraz jak zorientować mapę? Za pomocą kompasu. Wiemy, gdzie na mapie jest północ. Mamy w ręce kompas. Teraz obracamy się razem z mapą, tak aby kierunek kompasu wskazywał północ i mapa również wskazywała północ. Innymi słowy, strzałka na kompasie musi wskazywać kierunek północny. Mapa musi być ułożona w ten sam sposób, aby kierunki się zgadzały. Zorientować mapę, czyli ustawić ją w kierunku północnym, możemy również dzięki obiektom znajdującym się w okolicy. Robimy to poprzez odnalezienie elementów widocznych na widnokręgu na mapie. Czyli jeżeli widzimy w okolicy kościół, szpital lub pocztę, to odnajdujemy te same elementy na mapie i układamy mapę tak, aby wskazywała ona kierunek północny. Dzięki temu wyznaczenie pozostałych kierunków jest bardzo proste i możemy łatwo wyznaczyć drogę tak, aby szybko dotrzeć do naszego celu. Brawo, zakończyłeś właśnie pierwszy dział, warsztat przyrodnika. Mam dla Ciebie jeszcze kilka ciekawostek na temat map. Pierwszym jest to, że istnieją dwa miejsca na naszej planecie, gdzie kierunki północny i południowy nie są w standardowych miejscach. Tymi miejscami są biegun północny i biegun południowy. Jeżeli mamy mapę bieguna północnego, to północ będzie w centrum tej mapy. Natomiast południe będzie wszędzie dookoła tej mapy. Jeżeli natomiast mamy mapę bieguna południowego, wtedy północ będzie wszędzie dookoła tej mapy, a południe będzie w centrum. Wynika to z tego, że nasza Ziemia jest globem, czyli taką spłaszczoną kulą. Nie ma więc końca i początku, a tak naprawdę biegun południowy i północny są punktami na naszym globie. Kolejną ciekawostką jest mapa całego świata, która tak naprawdę nie ma zachowanych proporcji. Chciałbym, abyś się teraz nad tym zastanowił, że skoro nasza planeta jest globem, to w jaki sposób przenieść wygląd kontynentów na płaską powierzchnię kartki? Otóż możemy to w prosty sposób zrobić, ale stracimy wtedy zachowanie proporcji. Chciałbym, abyś znalazł sobie mapę świata i porównał ją z globusem. Zobacz, jak duża jest Grenlandia na mapie świata. W rzeczywistości jednak nie jest ona wcale aż tak duża i Brazylia jest znacznie, znacznie, znacznie większa, mimo że nie jest aż tak duża na naszej mapie. Doskonale widać to, porównując mapę świata z globusem. Naukowcy, aby przedstawić mapę świata na płaskiej kartce, rozciągnęli północne i południowe rejony naszej planety i skompresowali nieco równikowe tereny. Dlatego w przypadku mapy świata znacznie lepiej jest posługiwać się globusem. Ostatnią ciekawostką na dziś są loty samolotów na długich trasach. Na takich trasach wydawałoby nam się, że najkrótsza droga to taka, jaką sobie narysujemy na mapie. Prosta linia z punktu A do B. Tak jednak nie jest w rzeczywistości. Tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej,
Ziemia jest kulą, więc samoloty latają po takim łuku. I to jest tak naprawdę najkrótsza trasa. Gratuluję, właśnie zakończyłeś pierwszy dział, warsztat przyrodnika. Na koniec każdego działu bardzo często w szkołach robione są sprawdziany, zapowiedziane lub też nie, dlatego chciałbym Cię zaprosić na naszą stronę, link znajdziesz w opisie tego filmu, gdzie możesz sprawdzić swoją wiedzę, której do tej pory się nauczyłeś. Dziękuję za uwagę, powodzenia i do usłyszenia na kolejnej lekcji.